Oh yeah, gramy, gadam, witam was bardzo serdecznie ludziska, z tej strony SOLAK, witam was w kolejnym poradniku z serii Call of Duty Black Ops 3 zombie na mapie Revelations. Dzisiaj poradnik ludziska będzie na temat sługi Apothicona, czyli jak ulepszyć sługę Apothicona, jakie kroki trzeba zrobić, także myślę, że to będzie ciekawy poradnik i bardzo, bardzo przydatny. Od razu powiem na wstępie, że pozdrowienia sobie zostawiam na koniec, tak żeby nikogo tutaj nie drażnić, a wiem, że takie osoby są, także zaczynamy. Pierwszą rzeczą, którą należy zrobić, to chyba najtrudniejsza rzecz, w ogóle wylosować sługa Apothicona, jest to dosyć ciężkie. Dobrze, jak już mamy tego sługa Apothicona wylosowanego, przechodzimy do pierwszego kroku, czyli zestrzelenie takich kamieni. Jest ich w sumie 5 na mapie. Strzelamy w ich stronę i czekamy, aż one znikną. To jest bardzo ważne, nie wystarczy strzelić, tylko poczekać, aż znikną. Jeżeli znikną, to przechodzimy do kolejnego ołtarza. Ten pierwszy był na respie, teraz przechodzimy na Verrückt. Tak jest. Kolejność jest obojętna, także tutaj nie mamy nie ma problemu, możemy sobie to randomowo zestrzelać. Jak widzicie, jest dosyć ciężko to trafić, tutaj 2 razy przestrzeliłem, ale nie będę tego wycinał, bo jedziemy cały czas do przodu. Tu za trzecim razem już się udaje, widzicie, jest otchłań i wsysa go, ono znika w tym momencie, o, jak widać. I już jest lepiej. Tutaj pokażę wam inną miejscówkę, z której lepiej jest strzelić w tego kamienia, także też bez żadnych cięć lecimy do tego miejsca i pokażę wam, gdzie łatwiej jest strzelić w ten kamień. To będzie już trzeci kamień. Ziomix mi pomaga i bullet. Oczywiście też chciałem podziękować RPGowi, bo we wcześniejszym gameplayu był i nam pomagał również. Jak widzicie, jest tutaj troszkę łatwiej, jest bliżej ten kamień i wystarczy w niego strzelić, więc strzelamy i lecimy do kolejnego kroku. No, jak zauważyliście, zniknął kamień. Teraz przechodzimy na Mob of the Dead mapeczkę i znowu do ołtarza, bo tutaj są najbardziej widoczne te kamienie. To już będzie 4. kamień. Musicie poczekać, żeby te kamienie znikły. On dokładnie zniknął w trakcie, gdy mnie zombiak uderzał, także przechodzimy do kolejnego miejsca, gdzie znajduje się kamień, czyli Eisendrache. Znajduje on się w tym miejscu, jest dosyć prosto go ustrzelić. Akurat tak się zdarzyło, że w momencie, gdy on zniknął, był kabum, także to akurat przypadek, nic się nie dzieje. I to w sumie właściwie tyle. 5 kamieni zestrzelonych jest, także przechodzimy do Paka Puncha. A żeby Paka Puncha zrobić, to należy unieruchomić ogólnie Apothicona, to już wiecie z wcześniejszego odcinka, jak dojść do Paka Puncha. Także tutaj zestrzelamy to, co jest do zestrzelenia i wyłania się Paka Punch. Jeszcze tutaj strzelę, żeby pokazać, że jest to fioletowy. Ta otchłań jest fioletowa, a po ulepszeniu będzie taka, no i zresztą widać, jak i mamy więcej pocisków i w ogóle zajebiście wygląda ten Apothicon. Dobrze, i teraz przechodzimy szybko do pozdrowień, także pozdrawiamy Filip Zemirek, Diego Gothic, LOL. No ale dobrze, Kasperski Play, Lolonowo, 69. Jeździec Apokalipsy, Kubę z Lublina, Kubę Lebranowskiego, Lebronowskiego, sorki, Purple Guy i oczywiście Opel222.pl. Sorry ziom, że się pomyliłem ostatnio. Dobra, to by było w sumie na tyle, mam nadzieję, że wam się poradnik spodobał. Pamiętajcie, że będą jeszcze poradniki, teraz zaczynam znowu grać i znowu mam czas na to, żeby poświęcić się kanałowi, także spokojnie. Myślę, że co 3-4 dni będziemy publikować, dlatego że transfer, pamiętajcie o tym, Odnawiam się 6 grudnia, ale jeszcze mam kilka giga, także będą takie krótkie poradniki. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Pamiętajcie, żeby zostawić suba, lajka, komentarz i do zobaczenia w następnym wideo. Na razie!